Siemaneczko, pokażę teraz jak zrobić tego teleporta. Tak jak mówiłem, dopiero jak dostanę bluescreena, będę mógł robić bluescreen. Tam już ktoś mi się pytał, co to? No błąd gry, ten niebieski ekran, że aplikacja się zjebała. Najpierw usunę te moje tamte teleporty, czyli to, dobra. Chociaż chuj, niech zostaną. No, zrobimy nowe. No potrzebujemy zdobywania, nie wiem czy to robi nowe, albo chuj, zrobimy i nowe. Najpierw stwórz zdobywanie GTA. No później po stworzeniu tego wszystkiego będziemy potrzebowali znajomego, szczegóły zdobywania, tytuł, trelemorere, chuj, bbbb, nazwę będę pamiętał, opis, byle co, fotka, co bądź, tu nic nie zmieniamy, dobra, a jeszcze szczegóły zdobywania, szczegóły zdobywania, dane drużyny, dobra, wynik docelowy, jeden, drużyna drugi, jeden, gitara. Wracamy, teraz rozmieszczenie, umieść wyzwalacz. To nie ma znaczenia, gdzie my to kurde zrobimy, ja to mogę zrobić tu na torach. To tu nie ma, to jest po to, żeby działała nam ostatnia aktywność. Umieść wyzwalacz. Jest. Kamera, lobby, bank. Punkty rozpoczęcia drużyn, drużyna pierwsza. Cztery takie punkciki, raz, dwa, trzy. 4, drużyna druga, raz, dwa, trzy, cztery, gitara. Teraz wchodzimy na zdobywanie pojazdów i ustawiamy sobie 10 takich samochodzików, obojętnie jak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Jest 10, jest 10. Wychodzimy. O, coś zjebałem. Rozmieszczenie, punkty przejęcia drużyn. Sorry, zapomniałem o tym. No to stawiamy jeszcze tutaj jedną, druga drużyna. Sorry. Drugi. Teraz możemy zrobić test, nie trzeba go robić, to będziemy robili dopiero jak będziemy robić ten już gotowego teleporta. Zapisujemy to. Okidoki. Wyjdź. Tu mamy już zrobione i stary teleport i nowy, ale pokażę to jeszcze raz. Teraz tworzymy króla wzgórz. Król wzgórza, stwórz króla wzgórza, król wzgórza. Mapka i tu najlepiej udać się gdzieś w miejsce wody. Bo niestety wyzwalacz trzeba będzie umieścić pod wodą. I szczegóły króla wzgórza, no to robimy tytuł, teleport 1, gitara, opis, byle co, fotka, tu nie ma znaczenia, w sumie no zrób. Teraz najważniejsze, liczba drużyn 4 i maksymalna liczba graczy 30. Back. Wchodzimy w rozmieszczenie, umieść wyzwalacz. I tu wam powiem, dobra miejscówka jest właśnie tutaj. O, już, pierwsze kliknięcie, on jest już pod wodą. Może nie tak głęboko, jakbym chciał, ale da radę go utopić jeszcze bardziej. Trzeba po prostu powoli sobie przesuwać. Poczekamy, aż woda zejdzie, żeby go tam utopić jak najgłębiej. Chociaż myślę, że już mu starczy. No trzeba go, no tu przybliżę specjalnie, no jest, widać, faluje, jest pod wodą.
I niech tak zostanie. No później można sobie wrócić tu do niego, sprawdzić. Kamera, lobby, punkty rozpoczęcia drużyn. Teraz ustawiamy tak. 15 takich różnych znaczników, obojętnie gdzie, to nie ma znaczenia. Każda drużyna po 15. Ja mam 10. Piętnaście, 15, drużyna druga, też po 15. Trzynaście, 14, 15, w prawo, drużyna trzecia. O, jest kurwa, za blisko tej drużyny. Nie musi to być kurde tak w linii, jak ja tutaj to stawiam, no możecie latać gdzie bądź i spamować. Drużyna czwarta. Trzynaście, 14, jest 15. Jest petarda. Zapisujemy. Okidoki. I teraz tak, klikam wyjdź. Czytaj zawartość. Zapisane. Teleport 1. Wybieram. Powinienem dostać błąd, że trzeba go przebudować. Akcja zawiera nieprawidłowe dane i musi zostać przebudowana. Gitara. Teraz, żeby się nie kaleczyć później, szczegóły króla wzgórza, zmieniamy mu nazwę na teleport. Na przykład 2. Wy sobie nazywacie to jak tam chcecie. Gitara. Rozmieszczenie. Umieść wyzwalacz. I teraz wyzwalacz umieszczamy gdzieś na powierzchni. O kurwa. Niech będzie, że tu na drodze. Jest. I to też zapisujemy. Okidoki. Wyjdź. Wyjdź. Teraz mi tu może nie wyjść. To tam ja tu i tak mi się nie będę na tym spuszczał, tylko powiem wam co od razu zrobić. Teraz tak, wczytaj zawartość. Zapisane. I te zdobywanie, które tworzyliśmy, to po to, żeby działała nam ostatnia aktywność. I wchodzimy w to. Robimy tutaj test. Test, drużyna pierwsza. D-pad na dół, przerwij test. Kółko i wyjdź. Czy na pewno chcesz? No na pewno chcę. Chcę iść dalej. Teraz ustawiamy sobie na podwójne kliknięcie PS-a jakąś ostatnią aktywność. Nieważne, to nawet jest chyba, czy to nasza, czy znajomego, czy świeża, czy stara. No niech tu będzie, no kupuje wiele pojazdów. Zagraj w GTA Online, 2 razy PS-a. No i teraz już potrzebujemy znajomego w lobby tytanicznej roboty. Dlatego ja sobie tu odpalę na drugiej konsoli. Już nie będę tu dupy truł nikomu. Tym bardziej, że zaraz będę pomagał ziomkowi przenosić autka z fabuły. Znajomy jest. No ważne, żeby miał ten sam tryb celowania. Także sobie sprawdźcie. Znajomy jest na asystowanym. Wy sobie też już stawcie asystowane. Teraz znowu.
Mamy ustawioną ostatnią aktywność, wczytaj zawartość, zapisane. I teraz wchodzimy w ten teleport, który tworzyliśmy jako drugi. I tu będzie najgorsza część programu. Tu już musicie sami sobie tam ucelować. Ja tu akurat na wcześniejszym, którym skakałem cały czas tam wcześniej, zanim ten teleport został ujawniony, to klikałem jednocześnie i guzik Options i X. Wy możecie trzymać wciśnięte Options i puszczać Options, klikać X, albo trzymać Options, klikać X, puszczać ten Options, tę pauzę. To już tam musicie sobie trafić, to nie jest właśnie takie proste. Bardziej tam wcześniej to było wiadomo, że widzieliście proxy w tym starym, tutaj już ich nie ma. No ale do konkretów. Wchodzimy w rozmieszczenie, punkt rozpoczęcia drużyn. Klikam sobie raz, X, żeby mnie załadowało. Mam ładowanie. Wracam z powrotem i znowu rozmieszczenie, punkty rozpoczęcia drużyn i tu można blisko, można gdzieś się oddalić tym kółkiem, to już też praktycznie nie ma większego znaczenia, tylko najgorzej jest właśnie teraz tutaj trafić. Tak jak mówię, albo jednocześnie, albo najpierw X zaś pauzę, albo najpierw pauzę zaś X, to już musicie sobie trafić. Ja tu staram się zawsze kliknąć równocześnie, nie mam żadnych ładowania, nie mam żadnych tych znaczników, powinno być dobrze, chociaż nie zawsze. Jeżeli nic nie mamy, to pasuje. Teraz dwa razy PS-a, zagraj w GTA Online i teraz dołączam do znajomego, który jest w lobby tytanicznej robocie, on musi na tytanicznej robocie w sesji dla zaproszonych. Klikam dołącz do sesji, będę miał pobieranie danych o sesji, pierwszy komunikat, tak staram się po 2 sekundach potwierdzać, drugi anulujemy, to już po minimum 7. Czyli dołącz do sesji, pozyskiwanie danych, mam pierwszy, potwierdzam, na drugim czekam sobie chwilę i anuluję. I albo mam tak jak teraz, ładowanie tu po prawo, czyli się udało, musi mnie załadować w chmury, i muszę wrócić. I teraz właśnie będziemy sfrizowani. To potrzebujemy teraz dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. No ja tu akurat mam teleport już i u Szymona zrobiony. Zmieniam mu tylko celowanie. I dołączam do kogoś z innym trybem celowania. Ja tu do Szymonka. Jeszcze raz dołącz do sesji, inny tryb celowania, ten komunikat anuluję i teraz wchodzę znowu w rozmieszczenie, punkt rozpoczęcia drużyn, klikam raz X i jestem odmrożony. Teraz wystarczy wejść w start, online, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych, no niech będzie. Czytam je na sesję i mogę się teleportować. No ja ten teleport już miałem wcześniej. Tam mi zrobił go taki, kurwa, Amerykaniec. Dlatego nikt, jak nas się pytaliście, mówiłem, że nie powiem, bo to miała być ukryta usterka, jednak zawsze się ktoś, kurwa, znajdzie, co się rozjebie. No i chuj już nie jest ukrytą usterką. Tym bardziej już opublikowali na forum, także tylko czekać, kiedy ten glitch zostanie spatchowany. No i dobra, no. Gdzie chcemy, się poruszamy. Jest git. W razie gdyby was tam sfrizowało, nie wyszło wam tak jak mi tu za pierwszym praktycznie strzałem, no ale ja mówię, ja klikam równocześnie, Options i X. Równocześnie, no mi siada praktycznie za każdym razem. A jeżeli was sfrizuje, żeby się odmrozić, musicie dołączyć do kogoś z innym trybem celowania, iść na sesję. Dla zaproszonych wrócić do kreatora, a najlepiej, najszybciej i najłatwiej wychodzi praktycznie za każdym razem
kiedy zresetuje się wpis do GTA od nowa i się od nowa z fabuły idzie na kreatora i teraz już się tworzy. No, potem już jak już mamy ten teleport, już nie możemy wchodzić na kreatora, bo on nam go zresetuje, wystarczy sobie dać najlepiej Franklina, Michaela, kogo tam gracie na fabule i wyłączyć konsolę, zasilanie, przejść w tryb spoczynku, wrócicie tam, większość z was kurwa ze szkoły czy z pracy, odpalacie, lecicie dalej z tematem. Żeby potem zrobić drugi raz teleport, już nie trzeba robić ani tego zdobywania, ani tych teleportów od nowa, tylko po prostu wczytać zawartość, machnąć te zdobywania, wczytać znowu ten teleport 2 w moim przypadku, który zapisywałem. Punkt rozpoczęcia drużyn, machnąć raz, żeby was załadowało, wrócicie i za drugim raz celować. Już nie trzeba tworzyć nowych, innych akcji. Także no, dostałem blue screena, mogłem to pokazać. Nadarzyła się okazja. Także chętnych zapraszam do tworzenia. Nie będę sam. Nara.